Panie burmistrzu, był pan uczestnikiem spotkania w kancelarii premiera z premierem, z panem ministrem Dworczykiem. Media nie zostawiły na uczestnikach tego spotkania suchej nitki. Proszę mi powiedzieć, co złego było w tym, że pojechaliście do premiera? Nic nie było złego. Zawsze jeździło się za Platformy Obywatelskiej, jeździło i rozmawiało się o potrzebach. I teraz też pojechaliśmy porozmawiać o potrzebach regionu, subregionu wałbrzyskiego i naszych konkretnych gmin. Zobaczyliśmy wszystkie inwestycje strategiczne, które będą realizowane na terenie subregionu wałbrzyskiego. Rozmawialiśmy, mieliśmy możliwość zadania pytań premierowi i naszemu posłowi, który jest szefem kancelarii. On jest tu posłem koleżanki i koledzy z sąsiednich regionów zazdroszczą nam takiego posła, jakim jest minister Dworczyk. Mimo tego, że jest w Warszawie, raz w tygodniu praktycznie jest w naszym regionie. Przyjeżdża do nas, spotyka się z nami, rozmawia i w tym nic złego nie widzieliśmy. Myślę, że zazdrość między innymi posłów, którzy także reprezentują nasz region wałbrzyski, a siedzą w Warszawie, nie będę wymieniał nazwiska, który nie pojawia się tutaj w regionie, no ta ich zazdrość i wściekłość wzięła się stąd, że no ich samorządowcy przyjechali tam, ale nie na ich zaproszenie, tylko na zaproszenie ministra Dworczyka. Tak jak mówiłem do jednego z mediów, my zapraszamy pana ministra tu często. Bywa u mnie, ostatnio pokazywałem mu piękne obiekty związane z pomieszczeniami dla ludzi starszych, takie dla seniorów, są mieszkania chronione, gdzie dostałem dofinansowanie 10 milionów, a cała inwestycja kosztuje 12,5 miliona, 79 mieszkań. To jest za co dziękować po prostu i pojechaliśmy tam też i podziękować, i porozmawiać. Bardzo cenne spotkanie z Bankiem Gospodarki Krajowej, z panem dyrektorem, bo ten pierwsze rozdanie wzbudziło wiele emocji, bo nie wszyscy napisali wnioski, które mogą zrealizować. U mnie już dzisiaj w biuletynie jest zdjęcie z podpisania pierwszej umowy na 7 milionów 700, gdzie gmina daje 300 ileś tysięcy, reszta to pieniądze z Polskiego Ładu na dwie wsie kanalizacje i mam 22 wsie, zostaje mi tylko jedna jeszcze, Stawiska, gdzie mam 98 mieszkańców. Jest za co dziękować, jest za co jest mówić, bo mówiliśmy też o obwodnicy granitowej, która jest w inwestycjach strategicznych subregionu. Także tylko się cieszyć, że takie spotkanie się odbyło i na koniec. W Interiach już to było. Pokój kosztował 340 zł ze śniadaniem. Kto zapłacił? Jako delegacja oczywiście, przecież nie płaciłem ze swoich pieniędzy i nie udaję tego. Ale kancelaria premiera nie. Nie. Kancelaria, my płaciliśmy w ramach, jak jeździmy na inne szkolenia, to jeszcze więcej płacimy. Także cena była chyba wynegocjowana jako grupa. Cudownie jedliśmy tam. Chcieliśmy się poskładać wspólnie wszyscy samorządowcy po to, by zobaczyć ten pokój za 7 tysięcy i zrobić sobie tam zdjęcie. No ale odeszliśmy od tego pomysłu i tylko dziękować za zaproszenie, za pobyt i za merytoryczne spotkanie. Jak zwykle z klasą, jak to robi minister Dworczyk. Panie burmistrzu, wiele słów krytyki pada pod adresem tych samorządowców, którzy przyjęli zaproszenie pana ministra Dworczyka, udali się do Belwederu, rozmawiali o Polskim Ładzie. Co pan myśli na ten temat? Panie redaktor, ale w czym tkwi problem? Bo ja w ogóle go nie rozumiem. Jeżeli zaprasza mnie szef kancelarii premiera do Warszawy na rozmowy dotyczące przyszłości naszego regionu, czy też nawet mojej gminy, to ja mam odmówić? Chyba nie. Właśnie nie interesuje mnie polityka, interesuje mnie normalnie gospodarka, interesuje mnie to, żeby gmina się rozwijała. I jeżeli jest takie zaproszenie, naprawdę jestem dumny, że zostałem zaproszony, bo o ile sobie przypominam, co przez wiele, wiele innych lat moi koledzy, którzy byli burmistrzami, nie byli zapraszani, więc cieszę się, że jest taki dialog między panem ministrem, który jest posłem z naszej ziemi, a władzami naszych gmin, bo to jest bardzo ważne. To są kwestie związane z gospodarką, z tym, co jest najbardziej istotne dla mieszkańców. Nikt tutaj nie patrzy na politykę, patrzy na to, żeby były drogi, żeby były kanalizacje, żeby mieszkać w porządnych lokalach mieszkalnych i chyba to jest najważniejsze. A jeżeli są takie programy, z których można korzystać, to ja i moja gmina na pewno chcemy korzystać i dlatego między innymi ten wyjazd mój do Warszawy, ja nie mam sobie nic do zarzucenia. A
ci, którzy krzyczą i mówią, że wyjechaliśmy, że ktoś nas zaprosił, również dobrze mogliby pojechać i mogliby też rozmawiać. No to jest kwestia tylko dialogu, dialogu i nieustecznianie się. No idziemy do przodu. Ja uważam, że nie ma co tutaj patrzeć na to, co było kiedyś, tylko trzeba ciągle dążyć do tego, żeby modernizować, wzmacniać te nasze gminy gospodarcze, bo to o to nam chodzi. I powiem pani tak już na marginesie, takie ostatnie moje spostrzeżenie. Naprawdę to jest fantastyczny poseł ziemi wałbrzyskiej, który tak dużo już dla nas zrobił. I dlatego go szanuję. Cieszę się, że go mamy tam w Warszawie i oby jak najdłużej w tej Warszawie był i był naszym posłem. Powiem tak, ja sobie nie wyobrażam, myślę, mieszkańcy mogliby mieć do mnie bardzo duże pretensje, że ja nie wziąłem udziału w spotkaniu w Warszawie, bo w wielu spotkaniach ostatnich przejawia się sprawa pracy i sprawa polityki. Mieszkańcy wybrali mnie po to, żeby pracować dla rozwoju Szczawna, na ich rzecz, na rzecz mieszkańców Szczawna Zdroju. A więc ja sobie nie wyobrażam, że na zaproszenie pana premiera, czy na pana ministra Dworczyka nie pojechałbym do Warszawy, bo ja pojechałem jako burmistrz Szczawna Zdroju, nie jako osoba prywatna, pojechałem jako reprezentant mieszkańców Szczawna Zdroju, żeby zadbać o coś dobrego dla Szczawna Zdroju. I cieszę się, że brałem udział w tym spotkaniu. Rzeczywiście, wspomniała pani, że było również tam zwiedzanie. Od tego się zaczęło. Uważam, że to było bardzo ważne też wydarzenie i cieszę się, że mogłem uczestniczyć. Zwiedzaliśmy Belweder. Ale podobno korzystaliście... Ale to jest bardzo ważne, bo chociażby ze względów tych patriotycznych, na które czasami nie zwracamy uwagi, ja to w mediach już powiedziałem, że uważam, że dobrze, że burmistrzowie, wójtowie mogli odwiedzić, zobaczyć Belweder. Ale to było tylko ułamek tego spotkania, bo to spotkanie w Belwederze trwało kilkadziesiąt minut. Tam są artefakty po marszałku Piłsudskim i również inne wiele związane z krzyżem Virtuti Militari. A więc jeżeli ktoś negatywnie to ocenia, to nie ma świadomości w ogóle i je zapraszam, jeżeli tylko taka możliwość będzie, każdego Polaka, każdego, kto chciałby zobaczyć, odwiedzić Belweder, i nie tylko Belweder, ale również różnego rodzaju muzea, które są związane z historią Polski, żeby je odwiedził. Miałem taką szansę, zwiedziłem i cieszę się, że mogłem uczestniczyć. Ale wróćmy do merytoryki tego spotkania. Spotkanie odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczyło kilkudziesięciu rzeczywiście wójtów, burmistrzów. Ja mam nadzieję, że to nie jest jedyne spotkanie, jakie jest organizowane, czy to przez Kancelarię Premiera, czy pana ministra Dworczyka, że uczestniczą również. Ja nie mam czasu zajmować się, kto i kiedy, gdzie jedzie, ale z prasy, z mediów, jeżeli ktoś chce, to na pewno wie, że są różne spotkania. Dlaczego taka nagonka jest? No trudno mi powiedzieć. Natomiast cieszę się, podobno pławiliście się w luksusach. Zapraszam, nie chciałbym być posądzony przez właścicieli czy zarząd hotelu Regent za to, co powiem. Chyba ktoś nie wie, co to są luksusy. Oczywiście, hotel jest na dobrym poziomie. A kto zapłacił za hotel? Zapłaciłem z budżetu gminy Szczawno Zdrój, dlatego że byłem reprezentantem... Ale nie była to kancelaria premiera. Nie, kancelaria premiera nie poniosła żadnych wydatków. Posiłek mieliśmy, można powiedzieć, w normalnym standardzie kurczak, nie, mięso, przepraszam, w sosie było drugie danie z warzywami, z ziemniaczkami czy ryżem. A więc nie było jakieś wyszukany posiłek w kancelarii premiera. Tam mieliśmy udostępniony normalny posiłek na ten, czy to było coś wyszukanego, nie. Natomiast mieliśmy spotkanie z panem ministrem Dworczykiem, z panem ministrem Zyską, gdzie przedstawiali głównie program Polski Ład. Były informacje dotyczące programów związanych z ochroną środowiska, ale najważniejsze było to, że mieliśmy możliwość spotkania z premierem, panem Mateuszem Morawieckim. Przyszedł do nas, przedstawił, że zna problemy samorządów, wie, jakie są bolączki, ale przedstawił również perspektywy i zadeklarował chęć pomocy samorządom. Zadeklarował chęć pomocy wszystkim samorządom.